Nie wiem, chyba żartujesz. Przepraszam was. Nie, zaraz, czekaj, przepraszam? Ale jak... Albert, a gdzie są wszystkie narzędzia, które miałeś kupić? Nie ma żadnych narzędzi. Stary, są tylko jesioty. Nie, no co ty sobie z nas jaja robisz? No stary, no przecież Albert, no co ty? Ej! No przecież nie miesiące planów, rozmów, no stary, no co ty, no? Przepraszam. No jak ja to próbowałem można tak to masz no człowieku, no! No weź mi trzymaj, no zaraz mu kurwa przepierdolę, no kurwa, no! Stary, kurwa, no wszystko Albert na jakieś pierdzielone jesiotry, no co ty? Ja pierdzielę! Przepraszam! Przepraszam! Tak, przepraszam. W dupie mam twoje przepraszam, rozumiesz? W dupie mam twoje przepraszam! Ja pierniczę! Człowieku, jaki absurd, Boże! Wszystko na jakieś pierniczone jesiotry? Przepraszam. Ja pierdzielę. Jesteś jakimś debilem, Albert. Wiem, przepraszam. Ja pierdzielę. Gdzie ty masz te jesioty? Zjadłeś je? W szopie. Ile ich jest? 415. 415? Tak. Z tymi trzema? Nie, z tymi trzema jest 418. 418. I same jesioty? Nie, są dwa halibuty. Dlaczego halibuty? Nie było jesiotów? Tak, raz nie było. To P. Czyli 416 jesiotów i dwa halibuty. Tak. Halibuty to wiemy, jak wygląda. Pierków. Wiem. No to... To rozstajemy się, nie? No. Miło było poznać. No, o, Matias. Nie, no spoko, no przynajmniej już wiem, że żeby następnym razem, wiesz, dokładnie skontrolować wspólnika, że jak go na przykład wysyłam po wiadro, żeby zobaczyć, czy Nikita gdzieś za plecami 415 jesiotrów, bo ma słabość. Ja pierdolę. Dzięki. Ja pierdolę. Ty, ale no, co to znaczy, że ty masz słabość do jesiotrów, no? Nic już nie ważne teraz. Nie, nie, czekaj. Nie, ważne, w sumie ważne, rzeczywiście ważne. Nie, w sumie też chciałbym wiedzieć. Co to właściwie znaczy, że ty masz słabość do jesiotrów? Po prostu. No, słucham. Chodzi o to, że w tej mojej słabości nie ma nic nadzwyczajnego. Ja po prostu chcę otworzyć sklep z rybami. Chcę otworzyć sklep z rybami. Chcesz otworzyć sklep z rybami? Tak, chcę otworzyć sklep z rybami. Z jesiotrami? Tak, z jesiotrami. I dwoma halibutami? I z dwoma halibutami, tak. Halibuty to wiem, jak wygląda. Aha, chcesz sobie otworzyć sklep rybny, tak? I wszystkie pieniądze przeznaczone na akcje ty sobie przeznaczyłeś na sklep rybny, tak? Wiem, przepraszam, zachowałem się nie fair. No, jasne. No, no to co, To jeszcze raz, dzięki. A nie wiem, zresztą, wiesz, kulfą pewnie zostajesz, nie? W sumie, to duża inwestycja, sprzedać tyle jesiotów. No a ty się przecież, a jeszcze halibuty, a ty się kulfą znasz na halibutach, nie? To dzięki bardzo, no. To do zobaczenia, chłopak. Jak to się mówi. Dzięki, Albert. Nara! Matias! Zaczekaj!
możemy otworzyć ten sklep razem. Ja w ogóle od początku myślałem, że otworzymy go razem. Sorry, Matias. Nie kupowałem tego całego sprzętu na akcję, bo... Ja od początku nie wierzyłem, że ona się może udać. Nie słyszę. Matias. Ja od początku chciałem, żebyś to ty był szefem tego sklepu. Żebyś to ty go prowadził. Ja? No. Ty, no to nie jest taki głupi pomysł, wiesz? Stary, no. Tyle jest siotrów, no? No i te halibuty. No i te halibuty, no. No, no, super. Mnie się podoba, bardzo fajnie. Dobra, gdzie ty chcesz, żeby był ten sklep? No w szopie. A zaplecze tutaj. A zaplecze tutaj? Tak. Tam już jest wszystko przygotowane. Jest siotry na półkach. A halibuty? Halibuty też. Aha, i tu jest taka umowa, którą przygotowałem, taka wstępna, o dzieleniu się zyskami. Ja bym brał 5% za pomysł i wstępną realizację. No a potem byśmy się dzielili już zyskami porówno. Ja wchodzę. Nie. Ja wchodzę. Tak, wiemy, Kulfon, że ty wchodzisz. Nie wiem. Czuję się jak debil w tej całej sytuacji. Nie wiem. A masz coś innego do roboty? Matias, proszę. Dobra, wchodzę. Jezu, jaki smród! Spoko, Matias, uwędzą się! Uwędzą się! Tak. Mnie się podoba. Ble. No dobra. Wchodzę. Jak jest? Myślałem, że żeby tym się zajął Kulfon, a my byśmy wtedy... Aha.
jeszcze kombinowałem tak, żeby nasza spółka nazywała się jakoś tak... No właśnie, jak będziemy się nazywać? Myślałem, że może Matias. Gdzie? Nie, bo to tak samo jak ty. Tak, wiem. Nie, czekajcie, nie, nazwijmy ją może po prostu Jesiotro Almatkul. Jesiotro Almatkul? Tak po prostu? Po prostu Jesiotro Almatkul. Brzmi ładnie. Ładnie, nie? Ładnie. Chyba Jesiotro Almatkul Hal. No bo jeszcze te halibuty. Jesiotro Almatkul Hal. Też ładnie. Też ładnie. I prosto. I wspólnie. Halo! 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 Dzień dobry. Czy tu jest sklep rybny? No jest, a co? A proszę pana, bo mój syn lubi bardzo ryby. Czy tu jest sklep rybny? Jest, no jest, ale co? A halibuty są? Są dwa. Tak, dwa ostatnie. Pierwsze dwa.